Pół roku po rewolucji w sztabie medycznym, pół roku temu doszło do dużych zmian personalnych, jeżeli chodzi o fizjoterapeutów i rehabilitantów w klubie. No niestety to jest taka zmiana pokoleniowa, która no, w pewnym momencie musi nastąpić. Odszedł Darek Dalkę, natomiast został jego no, uczeń, bo tak naprawdę Patryk Sobczyk początki w pierwszej drużynie stawiał pod okiem, pierwsze kroki stawiał pod okiem, pod nadzorem Darka Dalkę, więc jest to jakby, myślę, też kontynuacja. Praca fizjoterapeuty w klubie różni się nieco od pracy fizjoterapeuty, który na co dzień zajmuje się prywatnymi pacjentami w gabinecie prywatnym bądź w klinice. Do naszych obowiązków należy nie tylko uczestniczenie w zajęciach drużyny, ale także przygotowywanie raportów kontuzji, planów tygodniowych, a także przeprowadzanie treningów indywidualnych z piłką. Ja osobiście miałem też, wszyscy w klubie się zastanawialiśmy, jak w momencie, kiedy cały klub wznosi się na coraz wyższy poziom zaawansowania, jeżeli chodzi o organizację. Też się zastanawiałem, czy z tak młodym zespołem fizjoterapeutów, czy też udźwigniemy tą odpowiedzialność, no bo wszyscy dobrze wiemy, że gramy o coraz większe cele, coraz wyższe cele. I czy my będziemy w stanie ponieść nam tą odpowiedzialność. I po pół roku mogę no, odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że faktycznie mamy taki sztab fizjoterapeutyczny, rehabilitacyjny, który no, po pół roku podołał wyzwaniom. Mamy młodych chłopaków, mamy Patryka Sobczyka, mamy Bartka Majochę, mamy Konrada Lisowicza, teraz mamy też młodego Łukasza Dłużniewskiego. I z przyjemnością widać, jak w klubie ich pracę, zaangażowanie, ich ambicje. No, są młodzi, a pomimo wszystko, pomimo tej młodości, mają jeszcze tą właśnie swoją werwę, taki wewnętrzny ogień, który powoduje, że są bardzo chętni do pracy, rozwijają się, po prostu się poświęcają. Do naszych obowiązków należy też prowadzenie prewencji. Stworzyliśmy specjalne protokoły wraz z całym sztabem medycznym. Główny nacisk nakładaliśmy na najbardziej zagrożone struktury mięśniowe, więzadłowe u zawodników. Zindywidualizowaliśmy te programy. Myślę, że w 100%, ponieważ wykonywaliśmy liczne badania, liczne testy funkcjonalne, testy stricte ortopedyczne i na podstawie tych badań dobraliśmy odpowiedni zestaw ćwiczeń. Myślę, że to zaowocuje w przyszłości, bo to jest dosyć spory proces zmian w tkankach mięśniowych, w całym układzie nerwowym. Myślę, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku i na plus dla naszych zawodników, jeśli chodzi o ich zdrowie. Jako fizjoterapeuci zajmujemy się treningami indywidualnymi. Treningi te są jakby następstwem rehabilitacji, ale kontynuacją rehabilitacji, po czym jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany zawodnik, mamy kontrolę też nad tym, czy dany zawodnik może wykonywać czynności, czy może przykładowo zmieniać kierunek biegu, ale też jest dla nas bardzo ważne, żeby zawodnik po urazie, dołączając do zespołu, był odpowiednio przygotowany i nie odstawał kondycyjnie. Ta zmiana też, taka rewolucja, która była osobowa, też stwierdziliśmy, że to jest też taki moment, żeby zrobić rewolucję w całej organizacji i w pracy sztabu medycznego. Polega to na tym, że obecnie zadanie nasze, głównym celem jest indywidualizacja na każdym możliwym poziomie, tak? Czyli polega to na tym, że jeżeli
Zawodnik, każdy zawodnik jest na początku rundy badany, ma wykonywane testy. Na podstawie tych testów stwarzamy indywidualny profil każdego zawodnika i oceniamy zagrożenia, czyli szukamy tych najsłabszych punktów, które w ciągu sezonu mogą spowodować powstanie kontuzji. Mając taki indywidualny profil zawodnika, zastanawiamy się, jaki program prewencyjny ułożyć, żeby zminimalizować ryzyko kontuzji. I od tego sezonu każdy zawodnik ma swój indywidualny program prewencyjny, czyli ma zestaw ćwiczeń, które musi wykonywać, żeby zminimalizować ryzyko kontuzji. Każdy zawodnik ma też wiedzę na temat swoich słabych punktów w ciele, tak? Czy ma zagrożone na przykład przywodziciele, czy ma zagrożone zginacze, tak zwane dwójki. My musimy się skupić na tym, żeby zawodnik zdawał, był świadomy, tak? Jakie są jego słabe punkty i musimy nauczyć go i pomóc mu w tym, żeby po prostu te słabe punkty wyeliminować i żeby po prostu był jak najzdrowszy i unikał po prostu kontuzji. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być z drużyną. Cieszę się z tego powodu, z tej szansy, która gdzieś tutaj się pojawiła. Muszę przyznać, że przychodząc 2 lata temu do klubu, takim moim małym marzeniem i celem było kiedyś wskoczyć na ten poziom, na którym jesteśmy. No ale jednak nie spodziewałem się, że wydarzy się to tak szybko i będę miał możliwość obchodzić swoje 24 urodziny w Belek, trenując i pracując z jednym z najlepszych klubów w Polsce. Czas naszej pracy jest nienormowany. Mimo tego cieszymy się, że jesteśmy w tym miejscu, gdyż dużo osób chciałoby tutaj być i na pewno nam zazdrości. Pracujemy na obozie od wczesnych godzin porannych do późnych w nocy, jednak traktujemy tę pracę jako hobby. W naszej pracy oprócz technik manualnych wykorzystujemy również takie przyrządy jak Normatec, Game Ready, Hypervolt i Compex. Bardzo dużą zaletą naszego sztabu fizjoterapeutycznego jest to, że są to młodzi ludzie, bardzo ambitni ludzie, którzy łączą pasję, w zasadzie dwie pasje. Pasję fizjoterapeuty z pasją piłkarza. Tak? To są młodzi ludzie, którzy są też lub byli aktywnymi piłkarzami, więc jest to takie dosyć unikalne połączenie, które nam daje dodatkową wartość, jeżeli chodzi o sztab medyczny, ponieważ w prowadzeniu kontuzji najważniejszym okresem w prowadzeniu kontuzji to jest ten moment, kiedy zawodnik kończy rehabilitację typowo leczniczą i musi rozpocząć treningi już na boisku. I tak naprawdę połączenie wiedzy z treningu piłkarskiego z wiedzą biomechaniczną, rehabilitacyjną, to jest takie właśnie unikalne połączenie, które w klubie mamy. Czyli do tej pory często się zastanawialiśmy, trenerzy zastanawiali się, czy dany zawodnik po kontuzji może wykonywać to ćwiczenie, czy może w ten sposób używać kontuzjowanej na przykład nogi, czy w inny. Natomiast teraz, mając właśnie naszych fizjo, oni prowadzą zawodników w trakcie rehabilitacji, w trakcie kontuzji, wiedzą, jakie ćwiczenia były zalecane, co było kontuzjowane, w jaki sposób noga czy kontuzja była wyrehabilitowana i mając tą wiedzę, wychodzą z zawodnikami na boisko i wprowadzają już trening motoryczny, czyli tak naprawdę po kontuzji i po przygotowaniu motorycznym oddajemy zawodnika gotowego już trenerowi, w 100% wyleczonego i przygotowanego do grania w pełnym obciążeniu. Zawsze z chłopakami się śmiejemy, że nikt normalny w tym zawodzie, w klubie nie pracuje. Myślę, że każdy z nas to traktuje jako pasję.
pasję do tego zawodu, pasję do piłki nożnej i kochamy to, co robimy. Nie?